18 czerwca w Orlando wystartuje oficjalnie. Kampania prezydenta Donalda Trumpa o reelekcję. Do wyborów w Stanach Zjednoczonych został jeszcze ponad rok, ale należy się spodziewać, że kampania ta będzie wyjątkowo gorąca, być może nawet gorętsza od tej poprzedniej, która doprowadziła do wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dlaczego jest to istotne dla rynków finansowych i globalnej gospodarki? No cóż, minął zaledwie miesiąc od Ogłoszenia przez Trumpa za pomocą Twittera, podniesienia ceł na chiński import, aby wprowadzić rynki finansowe w stan sporych wahań i sporych obaw o kondycję globalnej gospodarki. A tutaj, i to całkowicie niespodziewanie, doszły jeszcze cła na import z Meksyku. Dla wielu inwestorów Taka próba sfinalizowania porozumienia o wolnym handlu w północnej Ameryce pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem była właśnie sygnałem ze strony Trumpa, że chce on się skoncentrować na Chinach i nie chce ryzykować tego, że poprzez otwarcie zbyt wielu frontów mógłby doprowadzić do spowolnienia gospodarczego tuż przed wyborami co oczywiście mogłoby pogrzebać jego szansę na reelekcję. Dlaczego zatem Trump decyduje się wymierzyć cios w Meksyk? No cóż wystarczy sobie przypomnieć to co się działo podczas poprzedniej jego kampanii prezydenckiej. Meksyk tak naprawdę w kontekście imigracji był w centrum tej, tej kampanii była słynna ściana na granicy z południowym sąsiadem. No i akurat Trumpowi przez ten okres swojej prezydentury niewiele w tym temacie udało się zrobić. Jak wiemy kongres nie, nie zgodził się na przydzielenie środków na budowę muru. Trump poniósł na tym polu porażkę. No i w mojej ocenie Otwarcie tego nowego frontu z Meksykiem jest po prostu komunikatem do swojego twardego elektoratu, że sprawa ta nie została za niego, przez niego zaniedbana, wręcz przeciwnie. Jest on gotów naprawdę podbić stawkę wysoko, aby kwestie nielegalnej imigracji do USA zastopować. Pojawia się jednak pytanie, czy Trump zaryzykuje właśnie wystąpienie recesji, po to, żeby Przedstawiać właśnie i Chiny jako takiego strategicznego wroga czy strategicznego konkurenta, i Meksyk jako to źródło imigrantów, swoim wyborcom, jako, jako takie tematy, które, w których mieliby go oni poprzeć, aby dalej bronił interesów USA, ponieważ choćby Morgan Stanley, amerykański bank, szacuje, że Połączenie tych dwóch konfliktów może sprawić, że już na początku przyszłego roku amerykańska gospodarka em, znajdzie się w recesji. Wydawałoby się, że logicznym ze strony Trumpa byłoby wykonanie jakiegoś kroku wstecz, w momencie kiedy zobaczy on, że rynki finansowe wyceniają taki scenariusz, ale pamiętajmy o tym, że. Gospodarkę Stanów Zjednoczonych to nie jest gospodarka centralnie planowana i, i po prostu Trump może przeliczyć się w swoich kalkulacjach. Być może po pierwszym kwartale um, uznał on, że um, dane są na tyle dobre, że można sobie pozwolić na takie wolty wobec Chin um, i Meksyku. Pytanie, czy teraz, kiedy dopiero kampania ruszyła i będzie on chciał, żeby te wątki trochę jednak rozbrzmiały, trochę jednak przyciągnęły mu tych wyborców, czy e, nie skończy się to tym, że e, w momencie, kiedy uzna, że chciałby zrobić krok wstecz, być może załagodzić te konflikty, no dla koniunktury gospodarczej będzie już za późno.